Witam, nazywam się Andrzej Rajder, prowadzę gospodarstwo wraz z żoną i dziećmi. Pomagają nam rodzice. Prowadzimy gospodarstwo 65-hektarowe. Utrzymujemy bydło, trzodę. Przewaga jest produkcja roślinna w naszym gospodarstwie. Uprawiamy 40 hektarów zbóż, 12 hektarów kukurydzy i 10 hektarów traw. Ciągnik użytkujemy wspólnie z kuzynem. Użyczamy sobie wspólnie maszyny. Uprawia on około 25 do 30 hektarów ziemi. Ciągnik Deutschfahra zdecydowałem się, ponieważ podoba mi się jego praca. Komfort pracy w tym ciągniku jest bardzo dobry. Wszystko jest pod ręką. Inne marki, które testowałem, ciągniki Klas czy New Holland, nie mają takiej mocy co Deutschfahra. Deutschfahra pisze, że moc ciągnika jest 130 koni i on faktycznie ma, a inne marki podejrzewam, że zawyżają. Ciągnik tej mocy 130 koni nie ma, czterocylindrowy, nie ma dużego zużycia paliwa. Przy takim siebie, jak teraz siejemy, spala na hektar około 6-7 litrów paliwa. Konkurencja proponowała mi ciągnik o 30 tysięcy taniej niż Deutschfahra, ale wybrałem Deutschfahra, gdyż mówię, z uwagi na to, że jest lepszy komfort pracy. Udźwig podnośnika jest mocny, ciężar, rozłożony jest bardzo dobrze ciężar ciągnika. Hydraulika elektryczna, ustawiamy sobie wydajność pompy, czas działania hydrauliki, która niepotrzebnie nam nie musi działać cały czas. Deutschfahra też wybrałem z uwagi na serwis. Podczas wypalania filtra powinno się wymienić po olej od razu, gdyż dostaje ciągnik większą dawkę paliwa, nie przepala tego i to paliwo idzie do ciągnika. Gdy zadzwoniłem do serwisu, do Deutschfahra, umówiłem się od razu na drugi dzień, na 7 rano serwis przyjechał do mnie na daną godzinę, tak? Ciągnik 130 wybrałem, a nie 160, ponieważ są tutaj 4 cylindry. Zbiornik paliwa jest 180 litrów, a przy 6-cylindrowym jest 250 litrów. Ciągnik taki, który podczas ciężkiej pracy, zbiornik paliwa ma mu starczyć na dzień ciężkiej pracy. To samo to 180, a 250, tak jest różnica. Wyposażenie. Możemy sprawdzać ilość procent zużycia silnika w procentach, dawkę spalania paliwa, ilość zrobionych hektarów, zużycie całkowitego paliwa, ilość pozostałego paliwa, ile czasu mamy do końca zbiornika, ile hektarów możemy uprawić tym ciągnikiem. A teraz zmiana operatora. Kuzyn jeździł, teraz ja. Przejechaliśmy na drugie pole. Nazywam się Janusz Łopyta. Mieszkam w miejscowości Łominy, gmina Ujazd. Razem z kuzynem użytkujemy sprzęty, taki ciągnik na przykład Deutschfahra, kilka maszyn. Kuzyn posiada większe gospodarstwo, około 60 hektarowe. Ja mam mniejsze, około 25. Wspólnie użytkujemy kilka maszyn rolniczych. W tym też również ciągnik. Ciągnik należy do kuzyna, ale dlatego, że on ma też większe gospodarstwo, musi mieć większy ciągnik. To ja od niego czasami pożyczam do urek, do takich upraw polowych innych. Nasza współpraca nam się bardzo podoba i opłaca, z tego względu, że wiadomo, to są duże oszczędności. W tych czasach maszyny są bardzo drogie, a jednak wspólne takie użytkowanie, no to jest jednak duża, duża opłacalność, tak? A niestety coraz ceny, takie cechy ekonomiczne wpływają na rolnictwo, na finanse. No wiadomo, do takiej współpracy jest też podobna, potrzebna odpowiednia osoba. Z kuzynem jesteśmy w bardzo dobrej komitywie, także staramy się pomagać sobie jak najlepiej. Wiadomo, są też w rolnictwie, to jest nasza praca, nasze dochody. Ten egzemplarz, ten model nam pasuje do naszych gospodarstw, do naszych maszyn, które użytkujemy.
nie przypominam sobie, choć był chyba jedno zdarzenie, jakieś serwisowe z filtrem, to będzie kuzyn więcej o tym wiedział, ale serwis był natychmiastowy, także to jesteśmy zadowoleni. Postawiliśmy na ciągnik Deutsch Fahr 630 z uwagi na to, że mamy już starsze modele ciągnika Deutsch, same Silver z 2005 roku i same Explorer 85 z 2010 roku. Ciągniki mają przepracowane już po 5000 motogodzin i są bezawaryjne. Bezawaryjne. Dlatego to był też z głównych przyczyn czynnikiem do kupna tej marki i tego ciągnika, tak? Też zakupiliśmy kolejną maszynę Deutsch Fahr, prasę pasową 755 model, który Deutsch sobie radzi z nią bez żadnego problemu.